Polska ma zawiesić przepisy dotyczące Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów. Taką decyzję podjął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Rząd podtrzymuje, że Unia Europejska nie ma kompetencji do tego, by zajmować się reformą wymiaru sprawiedliwości w Polsce. W październiku ubiegłego roku Komisja Europejska zaskarżyła do Trybunału w Luksemburgu część przepisów reformujących wymiar sprawiedliwości w Polsce. Brukseli nie podoba się głównie nowy system dyscyplinarny sędziów. W styczniu Komisja zawnioskowała o wprowadzenie środków tymczasowych w postaci zawieszenia nowej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Trybunał przychylił się dziś do prośby. Nie jest to jednak jego ostateczne orzeczenie w sprawie reformy. Trybunał Sprawiedliwości nie ogląda się na to, jaki mamy w Polsce porządek ustrojowy, tylko realizuje własną agendę. W tym przypadku uzurpuje sobie kompetencje, których Unia Europejska nie ma. Mówi wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta i przypomina, że państwa członkowskie nie przekazały swoich kompetencji w sprawie sądownictwa Unii Europejskiej. To jest ośmieszanie Unii Europejskiej i pogwałcenie praworządności w Unii Europejskiej. Dodaje poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek. Opozycja domaga się całkowitego zawieszenia funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej. Działanie tego rządu w obszarze wymiaru sprawiedliwości nie jest żadną reformą i stanowi jaskrawe naruszenie podstawowych regulacji traktatowych. Trzeba wykonać ten wyrok. Trybunał nie podważył jednak funkcjonowania całej Izby Dyscyplinarnej oraz statusu jej sędziów. Nadal będą mogli orzekać w sprawach dyscyplinarnych m.in. prokuratorów i adwokatów. Będą mogli też wybierać nowego, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Dotyczy to orzeczenie tylko i wyłącznie postępowań dyscyplinarnych sędziów, a nie innych postępowań dyscyplinarnych czy wykonywania innych obowiązków. Za niezrealizowanie postanowienia Trybunału w Luksemburgu Polsce grożą kary finansowe, jeśli zawnioskuje o nie Komisja Europejska. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd skieruje pytanie do polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Do jakiego stopnia instytucja taka jak TSUE może wydawać wyroki zabezpieczające tego typu, jak ten, który dzisiaj do nas dotarł. I oczywiście podejmiemy odpowiednie analizy i przekażemy odpowiedź w stosownym czasie. Bruksela robi poważny błąd, mówi profesor Mieczysław Ryba. I uderza w Polskę z całą mocą w momencie szczytu pandemii. To może doprowadzić do poważnego kryzysu zaufania obywateli do Unii Europejskiej, która już teraz jest krytykowana za zbyt ospałą reakcję na pandemię.